Przyszło mi dzisiaj przed mszą świętą do głowy, że Polacy powinni zorganizować zbiórkę na księdza arcybiskupa Jana Pawła Alenkę. Kupić dom, zbudować kaplicę, żeby ksiądz arcybiskup miał gdzie odprawiać, miał mu kto służyć do mszy i miał gdzie głosić Słowo Boże. Od tego biskup jest. Może pan Krajski wpadnie na taki pomysł, jak już zbierał na jakieś parafie. Co mi o tym świadczy? Co mi o tym mówi? Przyjechałem do zakonu, gdzie ksiądz arcybiskup jest, Licheń, klasztor ojców Marianów. No, jestem tam co jakiś czas. W każdym razie nie wiem, czy to mi się tak wydaje, ale jak tam wchodzisz, masz naprzeciwko tego portiera, który wpuszcza, to ten portier, który wpuszcza, to jest taki, tak jak ubecy mieli swoich ludzi, daj na to, przed kościołem świętego Stanisława Kłostki mieli kioskarza, który donosił, kto do księdza popiełuszki przychodzi, kto odchodzi. Kioskarz, no, dorabiał do kioskarskiej pensji, że był TW, to tam jak widzisz tego portiera, to on tak jakby taką rolę spełniał, że kontroluje ruch w klasztorze, widzi, kto wychodzi. Jak ja wchodzę, to stoję za tym pulpitem i okazuje grzeczność, bo zawoła księdza arcybiskupa, ale robi to z taką miną, ja się przedstawiam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Michał Woźnicki, do księdza arcybiskupa Jana Pawła Alenki jestem umówiony. Patrzy na mnie z bardzo poważną twarzą. Oddaliłem się, skorzystałem z toalety, wracam. Już do niego zadzwoniłem, czy jego poinformowałem. To jego mi zabrzmiało tak złowieszczo z ust portiera. Zazwyczaj ludzie tacy, no jak tam zamiata, czy to by mieli takie podejście księdza arcybiskupa, księdza biskupa, naszego księdza arcybiskupa, a on mi mówi, że już jego powiadomiłem. Takim tonem, coś podobnie jak Bielski, jak panią przesłuchiwał, czy panią. Taki po prostu tam siedzi. A tu, no nie powiesz w klasztorze, że to cieć jest, ale cieć ma tam monitorów i tak dalej. I mówi, już jego panią. Pytanie, czy to tylko z braku kultury wynika, czy coś innego. Idziemy długim korytarzem. Ksiądz arcybiskup w ogóle nie zwrócił uwagi. Naprzeciwko stoi postać w sutannie. Sutannie. I stoi tam, korytarz długi jest, ja idę z księdzem arcybiskupem, zastanawiałem się, z której mam strony iść, czy z prawej, czy z lewej, sobie jak pan chodzi. A ten młody człowiek, to młody jakiś, albo ksiądz, albo kleryk w okularach, tak trochę do pani podobny, stoi i ja już w końcu przychodzę, bo tam schody są, winda jest. Nie wykonał żadnego znaku, wobec księdza arcybiskupa i mnie przechodzący. Ja mu się chyba ukłoniłem. Także ksiądz arcybiskup w tym domu jest jak persona non grata. Jak wróg. Jak inimicus ecclesiae. Dlaczego? No bo Marianie są tam, gdzie są. Gdzie są? Przy żłobie są. Przy mariańskim żłobie, jakim Licheń jest. Jeszcze wciąż tam ludzie przyjeżdżają. Arka pełna ludźmi, do tego nie wchodziłem, ale przyjechał akurat autobus. W każdym razie trzeba nam się bardzo gorliwie modlić za księdza arcybiskupa Jana Pawła Alenkę i zwłaszcza o to, że jeżeli by były jeszcze jakieś linki, których nie pozrywał, żeby zerwał. Bo to tak może być. Że coś jeszcze księdza arcybiskupa wiąże. Nie wiem co. Nie wiem jak. Ja nie przyjeżdżam jako dziennikarz, czy jako przyjeżdżam jako ksiądz do księdza arcybiskupa. Kiedyś mi tak polecił ksiądz Jacek Bałęba. Warto posłuchać tych słów księdza arcybiskupa Jana Pawła Alenki, w których się po biskupiemu żali. Rzecz, że my w Polsce potrzebujemy i pragniemy biskupów, którzy
Kościół w Polsce potrzebuje, którzy nie będą też, jak znowu wrócę, biskup Michał, czy ktoś w jego imieniu nas przekonywał, że sytuacja Kościoła jest taka, że jednak oni muszą być dyskretni, bo biskup Michał miał przecięte koło w oponie. No i mamy z tego wnieść, że gdyby się ujawnił, to by zginął. Co nam jest powiedzieć? No to by zginął. To byłaby za Chrystusa śmierć. Natomiast nie chcemy jako katolicy żyć jak zaszczuci ludzie przez niegodziwców, przez wrogów Kościoła, przez ludzi, którzy stoją przy wrogu Kościoła. Chcemy żyć jak dzieci Boże. Tak długo, jak Pan Jezus na tym świecie da. I jeżeli tak będziemy żyć, może się jacyś nawrócą. Trudno jest na to liczyć, ale za łaską Bożą jest to możliwe. Natomiast wczoraj właśnie inaczej niż inne razy wróciłem ze spotkania z księdzem arcybiskupem Lęgą. Na pewien sposób trochę smutny. Dlaczego? Że na ostatek dostałem słowa mądrości Konfucjusza, żebym się nie dzielił tym, co się wie, bo ci będą albo inni ludzie zazdrościć, albo zamiary twoje sprzeniewierzą. No ja się dzielę właśnie tym.